Straciłem? Nie no kurde, co ja robię? Już każdy ten odłamek gwiezdny jest teraz ważny. Dawaj. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Tuj, no. Tak, tak. Bierę wszystko, bo jestem... O, dziękuję, akurat 30 równo. Bierę wszystko, bo jestem zachłanny, oczywiście. Ej, no, nie chciałem tego zrobić. Umyślnie. Tak, zamknij gębę, masz to, kurde, i siedź cicho. Tak, kupię to, kupię, ponieważ coś mi się zdaje, że mi się przyda. Tak, tak. Znowu Mario zaraz zrobi kanibalizm. Let's fucking go. Nieważne. To jest deska? Nie. No, ja pierdolę! Następnym razem po prostu nie będę patrzeć na tego one-upa, będę po prostu unikał przeciwników. No ja pierdzielę! Co się jeszcze złego stanie? No. To nie było złe, to było fajne. Dobrze, że ten jeden dodatkowy one-up wziąłem wtedy. To? I let's go. Zamknij gębę, dawaj mi to, co chcę, do jasnej cholery. Tak. Tak. Zamknij gębę. Jestem do niczego. Ale hej. Dobra, nie patrzeć na one-upa, patrzeć na te cholerstwa, które we mnie lecą. No, minąłem go, ale mnie to nie obchodzi. Paszli won! Dziękuję. Nie ze mną te numery. Już to tutaj? Okej. Okay. Masz szczęście, że nie chcę ci założyć ładnej sukienki. Po prostu się nie poddajesz, tak wie, rozwalisz mnie, czyż nie? Niedoczekanie twoje! Widzisz? Też dobrze to robię? Czy w statek napierdzielać, a nie w niego? Hej! Przestań. Już? Nie. Coś robię nie tak. Czy to wszystko? Okej, więc jednak coś robię dobrze. Ja pierdzielę, ja to jestem snajper. Hell yeah, i co? Twój statek powietrzny nie ma szans z moimi kurde żółwicznymi skorupami. Wiesz dlaczego? Ponieważ jesteście głupi i zostawiacie z... dla mnie, kurde, amunicję. O, spierdzielaj. Hem, hem. O, moje. Thank you. Let's go! Chciałem jakoś fajnie tą gwiazdę wziąć, ale mi się nie udało. Który to już raz? Jeszcze się napiję trochę. Ja pierdzielę, ale dzisiaj pogoda zrąbana. Wczoraj ładnie słońce świeciło, przedwczoraj też, a dzisiaj co kurde? Chmury! To mnie nikomu nie przeszkadza. Ale hej, przynajmniej wczoraj, przedwczoraj tak jakoś inaczej było. Jak ten, jak słońce było i tak dalej. Coś się odblokowało nowego. Wow, cóż to za bajeczne miejsce, takie fioletowe. Tak? Tak. Kurde, zapomniałem go pojmać i sprzedać na bałuckim rynku, no ja pierdzielę. Sypialnia. Dzięki tobie i twoim przyjaciołom wszystkie nasze kopuły w mniejszym levelu działają znowu.
Git. Kiedy silnik w większym piętrze obserwatorium będzie miało wystarczająco dużo mocy, to będzie działać. Całe obserwatorium. Wtedy kometowe obserwatorium będzie mogło latać jak gwiezdny statek po raz kolejny. I będziesz mógł polecić do tej twojej ukochanej, do centrum galaktyki. Kto by tam chciał lecieć do centrum galaktyki tylko i wyłącznie za jakąś Jagą, kurde. Która cały czas tylko i wyłącznie daje się porwać, bo ma syndrom sztokholmski. Ja mówię, niech kurde tam Bowser z nią robi co chce. Ja znajdę kurde kogoś innego. Kogoś, kto nie daje się kurde... A? A, okej. Okay. Kogoś, kto nie daje się na każdym kroku się porywać. Gdzie jest Reksio? Reksio mnie wkurzył, nie ma go teraz ze mną. Jest na dole. Kurde, sam przed chwilą zadałem sobie pytanie i na nie odpowiedziałem. Czy coś jest ze mną nie tak? No, powiedziałem kurde, że... No, niedawno wstałem. Jakąś godzinę temu? No. Bunnies in the wind. No, będziemy te... tunel wyłapać? Oczywiście, że tak. Kurde, chciałem w Mariana strzelić od Ankim gwiazdę, ale zapomniałem, że miałem 0. Teraz mam 5. Jak snajper. Ha! Debilu. To jest niezłe. A, dobra. Okej. A, myślałem, że... O nie, myślałem, że to tak fajnie go załatwię. Ale wyszło jak zwykle. Jak snajper. No. Dobra. Grawitacją nie zawiedź mnie. Jak mnie zawiedziesz, to się wkurzę. No, dziękuję. O. A wezmę, pójdę dołem. Ciebie znam, debilu jeden. Nie chowaj się, ja chcę tylko się zaprzyjaźnić. Masz, oto mój prezent. No. Jestem kurde niebezpiecznym psychopatą. Trzeba na mnie uważać. A. Dawaj, dawaj. Już to wszystko? Okej. Okay. Jak sobie chcecie. Jej. Ty też. O, jeszcze te dwa odłamki będę mógł życie dostać nowe. To wszystko? Kurde, gdzie ja muszę teraz iść w takim razie? A, już wiem. Nieważne. Znowu sam odpowiedziałem sobie na swoje własne pytania. O Jezu Chryste! Już się przestraszyłem! No co jest, kurde? A, mam tego robić. Mam się kręcić, nie? Zapomniałem kompletnie. A! Jak analfabeta. Dawaj, grawitacjo! No, dziękuję. Co to? A, dobra. Dawno ich też nie widziałem. O, spierdzielaj! Chciałeś mnie, kurde, osaczyć w trawie, nie? O, no ja pierdzielę. Czy o czym mogę tam jeszcze pogadać?
No może o personie znowu. Tak więc no, jak na dzisiejszy dzień, czyli dzień, kiedy zacząłem nagrywać tę sesję, poszedłem w Personie 3, tam gdzie byłem w Let's Play, tak więc no, Persona 3 będzie już nagrywana za niedługo. W sumie może nawet jak ten odcinek z Mariana będzie, to już jakieś odcinki z Persony będą na kanale Let's Playowym. To wiem. Nawet ja tego nie mogę przewidzieć. Jaż nie, myślę, że może albo jakieś Persony już są ze dwa odcinki czy coś takiego, albo dopiero będą. O! Nie, 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 stój! Dziękuję. Ale no, jestem całkiem zadowolony z tego mojego odegrania tej serii jeszcze raz. Nie z tego względu, że musiałem ją nagrywać jeszcze raz, ponieważ to było wkurzające, ale przynajmniej teraz przynajmniej, tak jakby to powiedzieć, jestem lepiej usadzony niż nawet wcześniej, czy tak powiem. Ale o co mi mniej więcej chodzi, tego nie powiem, bo nie chcę spoilować. No kurde! Czemu musisz być taki ogromny, śmierdzielu? No. O, okej. Myślałem, że moneta z ciebie spadnie, miałem taką nadzieję, ale cóż. Może z ciebie? O, dziękuję. Zawsze chodzić z pełnym HP, to jest moja dewiza życiowa. O kurde. Noga mi zdrętwiała. Niech to! Ty, gnojek. Myślisz, że możesz... Aha, no ja pierdzielę, dajcie mi pokebola do jasnej cholery. Pikachu, wybieram cię. No kurde, Pikachu, zrób mu coś. Co, ja mam tak za nim ganiać, czy... Teraz on może się zatrzymać, nie? To jak... Będzie takie miejsce, w którym... Będę mógł go strzelić, to go strzelę i wtedy spróbuję złapać. W sumie to... Mam jeszcze 9 tych odłamków. O, o! Stój, debilu! Nie, więc jednak muszę zdać się na moje skoki. Szlak! Kurwa mać, nienawidzę tych zasranych królików. Myślisz, że możesz mnie złapać? Tak, kurde, jakbym pokebola miał, to bym cię złapał, debilu, i bym cię wsadził do peceta. Przez resztę twojego życia byś tam siedział, mały gnoje. Kurwa! Jasnej cholery, Marian, rób tego log jumpa, albo ci wpierdol dam. Już trzecie kółko robisz! Na pewno jakbym go od tyłu za ten, to by nie zadziałało, ale hej, próbuję. To mam do stracenia. Dajcie mi jeszcze jakieś 400 bity, please. Gdzie ten debil jest? Gdzie spierdolił? Myślałem, że mogę go przechytrzyć, ale... Wygląda na to, że sam się przechytrzyłem. O, tutaj idiota jest, słyszę go. No chyba sobie jaja robicie! Jeden? O kurde, idź! Nie, on mnie... Idzie ten idiota. O, nienawidzę tego kurwa. Debili, którzy mówią, że złap mnie. Ja pierdzielę. Niepotrzebnie też
strzelałem z niego tym kolerstwem, bo teraz bym już miał życie. O! Kurwia mnie też ta muzyka. Tym zasranym królikiem. Tak samo wkurwiające jak on. No kurwa! No ja pierdzielę! Mały zjebie, kurwa, jak ciebie złapię, to uszy powyrywam. Obiecuję. Mam kurwę! Zamknij mordę! Mogę cię teraz zabić? Uff. Ja pierdzielę! Czemu nie mogę cię zabić? Ach. No ale dobra, ważne, że mam tu gwiazdę. Jemu jest łyso! Ponieważ jestem najlepszy. Rozumiem! 25! Hell yeah. Mam nadzieję, że nie będę musiał, kurde, znowu się ganiać z jakimś debilem, ale polecę jeszcze raz tutaj. Kwadratowa ta galaktyka. Od kiedy galaktyki są kwadratowe? Czy mi się zdaje, czy znów będę musiał się ganiać? Jak będę musiał się ganiać, to pierdzielę, próbuję szukać gwiazd gdzie indziej. Nie, nie chcę cię ratować. Niech ciebie kurde zje to, co jest pod ziemią. Ale chyba będę musiał to zrobić, nie? Gdzie są kurde moje wybory? Właśnie, co jeżeli nie chcę ratować? Dziękuję. Cały czas zapominam, że trzeba tak zrobić, no. O. Coś się stanie, jak te wszystkie monety zbiorę? Pewnie coś fajnego. Mam nadzieję. O nie. O nie. Patrzcie, jak stracę one-upa. Już po mnie. Wiedziałem. Walić te kurde monety. O. Mówiłem walić monety, ale przy okazji tak je zebrałem. Nie zrobiłem tego umyślnie od razu, powiem. No, ty możesz spadać. Przez ciebie straciłem życie. No co jest, kurde, znowu? Niech to. No to w takim razie jak to się robiło? Była jakaś inna planeta tam, której nie widziałem? Tym. O, kwiatkiem też mogę zdobywać to. Znaczy no, mi... W sumie to jest kwiatek. W ten sposób. Tak o. Nie! Znowu to samo. Co ja kurde robię nie tak? Tak wiem, 12 żyć. Wielkie mi kurde halo. Ja mam jedno życie i nie się nie skarżę, kiedy je tracę. Jakbym nie stracił, to bym był nieżywy. Stój, kurde! O, myślałem, że zalecę za daleko. Dawaj. O nie. No i znowu się mylę do jasnej ciasnej. W tym wietrze muszę pewnie jakoś się ruszać. Okej.
Dobra, chyba dolecę. Tak jest. Czemu wcześniej mi się to nie udało? Nie mam zielonego pojęcia. O, siema. No. Paszuł won. O, dobra, to miałem zrobić. Niech będzie. Czy tu ich rozpierdzielić wszystkich, nie? Jej! O kurde, może nie powinienem nagrywać elfów, kiedy jestem świeżo po śnie. Tak trochę pijowo jest, ale mam nadzieję, że wam tu nie przeszkadza. No ale niestety inaczej nie mogę tego nagrywać, bo... No. Zanim zabiorę się za personę, to chciałbym przynajmniej ukończyć Life is Strange, ale jako, że widziałem na stronie How Long to Beat, że dwa ostatnie chaptery są... O kurwa! Nieważne, i tak dobrze poleciałem. Myślałem, że padnę czy coś. Ten, dwa ostatnie epizody są dość długie, a ja dzisiaj nie mam niestety zbyt dużo czasu, to pomyślałem sobie, że nakręcę Mariana i tyle. Żeby chociaż było coś. Też myślę, że z tym Life is Strange to... Myślę, że nakręcę czwarty epizod i wtedy zajmę się personą. Bo w sumie to Life is Strange można powiedzieć, że jest prawie ukończone, więc... Hej. A kurde, jak zajmę się personą, to dobrze się nią zajmę, bo... Planuję... Teraz mam ten tygodniowe wolne, no nie? Planuję poświęcić jeden cały tydzień wyłącznie personie. Nie wiem, jak bardzo mi się to uda i jaki procent mojego planu zostanie zrealizowany, ale mam nadzieję, że przynajmniej nakręcę z jakieś 20 odcinków. No bo wiadomo, dawno persony nie było, dużo ludzi też na to czekało, mam nadzieję. Więc trzeba jakoś no, nadrobić zaległości. O! Gdzie spierdzielasz? Chodź tu! No. O. Okej. Okay. Niech sobie będzie. Teraz przynajmniej wiem, że nie należy dotykać tych mącz. Nie, wystarczy na nie spojrzeć i po prostu wiesz, że nie możesz ich dotykać, ale okej. Okay. Zawsze praktyka jest o wiele więcej warta niż teoria. Wyglądasz jak wkurwiony, nie wiem co. A! Zaraz zostanę zjedzony. Obserwujmy. A! Zostanę zjedzony. Ktoś, ktokolwiek, niech mi pomoże. To jest takie piękne, widzicie, jaka natura może być przerażająca. Jakbyś się ze mną nie pierdzielił wtedy, to bym może ci teraz pomógł, ale mi się nie chce. Padaj. Zobaczę, co tutaj jest. Tutaj będą monety, o kurwa. Teraz mi te monety się przydadzą. Kurde, kamero, przestań. Ach, niech będzie. Nie mam innego wyjścia, czyż nie? Co mam tutaj robić? Masz. Pięścią w dupę. No i zarąbiście teraz za mną, Gania. Czy Marian, jesteś z tego zadowolony, co zrobiłeś przed chwilą? Ja nie jestem. Ja bym chciał zobaczyć, jak ten kret zjada tamtego skurwysyna. Oh my god, jest wkurzony. A ja nie chciałem! To Marian mnie do tego zmusił. Ej, gdzie ty gdzieś? O kurwa. No chodź, kurde. Wiesz? Już to już... A!
wkurzasz mnie. Gdzie uciekasz? Myślisz, że jak masz futro, to możesz robić wszystko, co chcesz? Nie, kurde. Tamten zasrany królik też ma futro. I mu nie pozwalam robić to, co chcesz. To, co chce. Nie skakać mnie tutaj, nie na mojej warcie. Kurde, tak jakoś powoli mi idzie to zbieranie gwiazd, szczerze powiem. Wcześniej 12 nazbierałem, tak? Teraz ile mam? Z 6? Nazbierałem? Tak, z 6. Muszę się śpieszyć. Tak, tak. Jakbym się gdziekolwiek indziej ruszył. Hell yeah, let's go. Może jakiś ten by się otworzył? Ale gdzie? Freeze Flame. Będziemy zamarznąć i będziemy się palić. Hej, to jest o wiele lepsze od kolejnego ten świata z lodem i później wulkanicznego świata. Jak to było w tym tych Marianach, co grałem. W sumie też, jak tak szczerze powiem, że z tymi światami to też nie ma nic ciekawego. Tych nowszych Marianach, tylko najpierw krzaczki, potem ten coś tam, kolejne krzaczki, potem pustynia po raz enty, potem lodowa kraina po raz enty. Zamknij gębę. Czemu wy chcecie wszyscy, żebym was łapał? Nie jestem żadnym kurde pedofilem. Pierdolcie się ode mnie. A spadaj, nie obchodzisz mnie. Ale hej, tutaj w sumie to jest logiczne, bo w końcu lód, no nie? I pingwin tu jest. O, widzisz? Trzeba było mnie prowokować? Tak. O, tu musiałem to zrobić. Co mi tak bym pewnie się domyślił, jakbym nie widział, że nie ma stąd innego wyjścia. Wow. O, myślałem, że kurde zamrożeni jesteście czy coś. Triple kill. Ja się nie denerwuję. Jestem niebezpieczny. Jak wąż rzeczny. Jak was chapnę w tyłek, to będziecie mieć ślad wciąż. Nie, co ja odpierdalam? Co ja kurde gadam? Ej, przestań. O. Dawaj mnie tego lodowego kwiata. O, mogę chodzić po wodzie. O Jezu! May rozrobił się Jezusem. Lodowym Jezusem. Jestem ciekaw, ile to trwa. Czy jest ograniczone, bo coś po muzyczce można zasugerować właśnie to. O kurwa! O nie. Fajnie, jestem w pułapce. Okej, dobrze wiedzieć. Dawać mi te monety cholerne, a nie, już nie ma ich, trudno. Gień! O, to było niezłe. To by przypuszczał, że ja potrafię zrobić takie triki. Co byś stał, jakbym was wwalił do tej lodowatej wody? To, oto teoria. Co by się stało, jakbym wwalił Gimbusa do lodowatej wody? Nie wiem, na pewno zamieniłby się w loda na patyku. Dlaczego? Ponieważ, nie wiem, taki jest
O kurde, odpierdziel się ode mnie! Paszą won! No, spierdzielaj. A nie! Nie zabiłem go. Tak więc no, co by się stało, zamieniliby się w loda na patyku. Dlaczego? Skąd to wiem? Ponieważ Mariany takie są. Że nie pokazują śmierci. Tylko w jakiś komiczny sposób pokazują, jak ktoś umiera, ale nie robią to w sposób graficzny. Ale hej, it's just a theory. A bullshit theory. Thanks for watching.